Hej! Hej, cześć, tu Karolek. Na pewno jesteś tutaj, żeby zobaczyć, o co chodzi po tytule, co się dzieje, dlaczego taki tytuł, co się może wydarzyło, co się dzieje. Otóż stała się rzecz następująca. Wróciłem z wakacji. Jej, wszystko by było naprawdę dobrze. Pewnie... Co tak się trzęsie? Pewnie wszystko byłoby naprawdę dobrze i też nastąpiłby niesamowity powrót filmów. Tyle, że niestety, mimo że jestem pracusiem, to nie wybieram i troszeczkę się rozchorowałem. I to wydaje mi się, że to jest choroba, która no, może na jakiś czas potrzymać mnie w łóżku. Robię ten film też dlatego, że uznałem, że właśnie mimo tego, że jestem osobą strasznie pracowitą, lubię wyzwania i to niewątpliwie to, co teraz robię, to jest dla mnie wyzwaniem, bo poszedłem tylko do łazienki, uczesać się, to z choroby. Poszedłem do łazienki uczesać się, tam wiecie, włosy sobie po prostu poprawić, bo tak, no jestem facetem i dbam o włosy. Nie, po prostu muszę się zaczesać, żeby jakkolwiek wyglądać na odcinku. Nie maluję się co prawda do nagrań, co może jeszcze mnie czeka, może będę, nie wiem, gwiazdą w jakimś filmie, może teatrze gwiazdą, jak to brzmi próżnie strasznie, po prostu jakąś rolę będę odgrywał. No wiecie o co chodzi z malowaniem, nieważne. W każdym razie, jak pewnie wiecie, wróciłem z urlopu. Karol, wróciłeś z urlopu i gdzie są filmy? No właśnie, no to jest jeden z tych filmów, na który mam nadzieję, że przyszedłeś zwarty i gotowy, żeby troszeczkę posłuchać, co się dzieje, dlaczego tych filmów nie będzie. Ja obecnie piję Fairwax sobie, jest bardzo niedobry. Och, jakie to jest okropne, nigdy tego nienawidziłem. To nie jest, nie, przepraszam, nie Fairwax, to jest Gripex, nie, to jest Vic. Vic to się nazywa. Każdy ma tam pewnie jakąś swoją taktykę na zdrowienie. Natomiast ja się cieszę w ogóle, że mimo tego, że naprawdę fatalnie się czuję, bo mam połamane plecy, po prostu nie dosłownie w przenośni, jak człowiek zaczyna chorować, to strasznie bolą plecy. Więc jestem świadomy tego, że to nieuniknienie nadchodzi. Bo jestem, tak jak mówię, pracusiem, który bardzo rzadko choruje. Ostatni raz zachorowałem chyba może z rok temu, kiedy jeszcze mieszkałem w Poznaniu. I dalej mieszkam w Poznaniu. Niech tak zostanie. Dalej mieszkam w Poznaniu i wtedy raz zdarzyło mi się mieć grypę i to taką porządniejszą, która mnie przytrzymała zaledwie 2 dni. Natomiast teraz wydaje mi się, że nadchodzi coś mocniejszego. Dlatego też nagrywam ten film, żeby póki jeszcze jestem w stanie. Bo to się czuje po prostu, jak taka choroba nadchodzi, to się czuje, że póki jestem w stanie, to chciałbym nie zostawiać was z niczym. Bo tak jak mówię, lubię tworzyć materiały, lubię ich tworzyć dużo. To są zazwyczaj 4 filmy w tygodniu, 4, teraz w przewadze 4, bo to czwartek, wtorek są strasznie alfabetycznie w kolejności, wtorek, czwartek oraz no nie wiem, że coś z tego będzie, wtorek, czwartek oraz sobota, niedziela przygotowuję dla was materiały. No teraz uważam, że jest to strasznie dużo materiałów, kosztuje to masę pracy. No w tygodniu 4 filmy zrobić, no nie powstydziłby się tego nie jeden twórca. Na przykład Planeta Faktów wrzuca częściej, no wiadomo, tylko to jest dla mnie troszeczkę łatwiejszy content, tylko coś powiedzieć, zmontować i tak dalej. Tutaj te filmy jednak moje są dłuższe, nie, absolutnie nie mam nic do pana Makarewicza. Chodzi tylko o to, żeby po prostu sprostować, mieć jakieś porównanie, jakąś alternatywę do tego, co powiedziałem. Ja oczywiście chodzi tutaj o ilość filmów, nie oceniam contentu. Natomiast uważam, że troszeczkę was pod tym względem zaniedbałem. Uważam, że dopiero kiedy zaczynam być tak jakby chory, czuję, że ta choroba nadchodzi, czuję, że bardzo mało wrzucam materiałów, w którym mógłbym spokojnie po prostu usiąść z wami, powiedzieć wam, weźcie sobie kawę, herbatę, cokolwiek, przygotujcie i usiądźmy i pogadajmy, jak po prostu twórca, no i subskrybenci tego kanału, moi widzowie, chociaż strasznie nie lubię tego określenia w stylu moi widzowie. Dla mnie jesteście po prostu takimi ziomeczkami, chociaż czasem nadużywacie tego i podbiega, na gubałówce podbiegł do mnie gościu i siema stary, jestem twoim fanem. Gościu 2 głowy wyższe ode mnie. Jak byłem na urlopie, nieważne. Przepraszam, że was zaniedbałem. W ramach nagrody pokażę wam, jaki kupiłem sobie kufelek. Zobacz, jest po prostu, no to jest piękne. Zobaczcie, z tej strony oczywiście ta kolej przy ogromnym kapslu tym barka, który jeżdża na gubałówkę i obiecuję, że najbliższą rzeczą, którą wypiję z tego, takie trochę do miniaturki zdjęcie, będzie Gripex albo Fairwax albo cokolwiek innego. Także przepraszam was, chciałem was przeprosić za to, że troszeczkę was zaniedbałem pod tym względem takiej rozmowy, takiej zwykłej, czystej i mistrzowskiej, powiedziałbym, po prostu edukacji. Każdy ma swoje zdanie i powinno się je szanować, natomiast tu chodzi o taką rozmowę właśnie twórcy z odbiorcą, nie? I uważam, że na YouTubie troszeczkę to
strasznie tak zdzieciniało ta sekcja komentarzy. Niektórzy nawet moją twórczość nazywają takim kontentem dla ameb umysłowych. Natomiast weźmy pod uwagę to, że nie ze mnie te ameby umysłowe się biorą, te komentarze wszystkie. Ja jestem tylko twórcą, który wrzuca... Przepraszam. Ja jestem tylko twórcą, który wrzuca sobie materiały, dając rozrywkę. A nazywając mnie twórcą, który tworzy materiały, tworzy content dla ameb, umysłowych ameb, no uważam, że jest to lekkie gargamelizowanie i nadużycie. I te osoby, które tak mówią, powinny zwrócić uwagę na to, co dzieje się w innych sekcjach YouTube'a, nawet w live'ach na czasie. Tak, polski YouTube, no zmienił się nie do poznania, już chyba to jest nie do odratowania, tak mi się wydaje. Dobra, ale może nie o tym. Mam nadzieję, że macie podobne odczucia i nie gniewacie się na mnie za to, że był taki, może powiedziałbym, nazwał to przestój w takim po prostu rozmawianiem z wami, takimi informacjami, które wydaje mi się, że czasem są potrzebne. Stąd ten tytuł, żeby przyciągnąć waszą uwagę, bo chcę też poznać troszeczkę wasze zdanie na temat tego, czy... O, chodź, oferku, chodź. Zobaczcie, kto jest, chodź. O Jezu, pyszła, o, ale fajna, ale pyszła. Co u ciebie? Zobaczcie, jak ona urosła. To jest wariatka, właśnie była na urlopie w Zakopanem, jej pierwszy urlop. Co u ciebie? Śpisz sobie? Połóż się. Połóż się. Chili. Wafel. O co ci chodzi? No, widzowie, dzień dobry. Ale ty, wydaje mi się, że ty smutna jesteś. Jesteś smutna? Co chcesz powiedzieć? Moczkoweczkę, tak? O. Moczkawkę. Ja nie mogę, jak ty kochana. W każdym razie, moi drodzy, mam nadzieję, że macie podobne odczucia. Nie rozśmieszaj mnie, proszę. Czyli źle się czuję. Przyszła mi powiedzieć, że masz kawkę i wróciła spać. Przy takim kochanym psie nawet Ferwex inaczej smakuje. Przepraszam, Wik, bo mówiłem, że to Wik. To jest Wik, tak, lek na grypę. W każdym razie, jeżeli macie podobne odczucia co do tego, że troszeczkę za mało jest rozmowy między nami, między właśnie twórcą a odbiorcą, którym jesteś ty, mistrzu. Ty jesteś właśnie odbiorcą tego kanału, który przychodzi do mnie, ogląda te filmy, lajkuje, komentuje. Nawet, przepraszam, Jezus Maria, ta choroba. Nawet zostawia łapki w dół, co też mnie w jakiś tam sposób motywuje, bo pokazuje mi to, że coś jest nie tak, że coś trzeba zmienić. Dlatego, mimo tego, że zaraz wracam do łóżka i przez jakiś czas filmy mogą się nie pojawiać, wychodzę z taką propozycją, że jeżeli masz coś do mnie, że jeżeli chcesz mi coś zarzucić, albo chcesz o czymś porozmawiać, o czymś ważnym, albo chcesz poznać moją opinię na jakiś temat, to teraz jest najlepszy moment, żeby zniszczyć tę amebową sekcję komentarzy, tylko żebyś usiadł i napisał do mnie to, co byś chciał ode mnie usłyszeć. Odpowiedź może na jakieś pytanie, może coś cię męczy, coś cię nurtuje. Ja leżąc w łóżku tam z... no, niezłą gorączką. Mam takie rumieńce, może po mnie jeszcze nie widać, bo jest w miarę rano, bo mówię, jeszcze to jest okres, w którym jest szansa, że coś nagram i dopiero wyrzucę. W każdym razie, wracając, abstrahując już od tego, od mojej choroby, która i tak, no, nadchodzi, nieubłaganie. Jeżeli chcesz mnie o coś po prostu zapytać, zejdź do sekcji komentarzy i to zrób, porozmawiajmy właśnie jak twórca z odbiorcą. Niech to będą takie fajne, rzetelne pytania, na które będę mógł się skupić troszeczkę nad odpowiedzią. Dla najlepszych komentarzy, które w jakiś tam sposób mnie zainteresują, na pewno polubię wam te komentarze, właśnie odpiszę, żeby to było też właśnie dla was takie miłe, że możecie sobie porozmawiać ze mną. Tak samo ja bym chciał troszeczkę więcej wiedzieć o was, od was, ale też o was, jeżeli chcecie mi coś o sobie opowiedzieć, może jakąś swoją delikatną historię tego, jak poznaliście się ze mną, z Karolkiem, bo ja nie ukrywam, że na YouTubie jestem troszeczkę inny niż w życiu prywatnym, bo to jest postać, którą sobie gdzieś tam kreuję, wykreowałem. Każdy kogoś w życiu gra, wybieramy sobie, nie wiem, ty chcesz być twardy, ty chcesz być, nie wiem, super mięśniakiem, chodzić na siłownię, ty chcesz być lamusem, ale jest ci z tym dobrze, ty chcesz być nerdem. Boże, ile ja mówię. Nic się nie zmieniło mimo choroby. Ja po prostu wybrałem sobie taki styl, bo ja nie odczuwam stresu. Grając w teatrze, bo kiedyś grałem w teatrze, nie odczuwałem stresu. Nie robiło to na mnie wrażenia. Ilość, tłumy ludzi, właśnie kamery skierowane na mnie, jakieś światła, reflektorów. Dla mnie to był taki, wiecie, chleb powszedni. Od zawsze byłem taki, że miałem ciąg do tego, ciąg do kamery, do
miałem po prostu możliwości do tego, żeby dużo mówić. Śpiewałem też sobie, już pamiętam w przedszkolu pani zabierałem mikrofon na występach, nawet jak ja nie miałem występować, to ja zabierałem i śpiewałem piosenkę, przez co nieraz wynosili mnie w kaftanie bezpieczeństwa. Nie, żartuję. Przez jakiś czas filmy raczej nie będą się pojawiać. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, przez ile to czasu, może pojawi się za 3 dni, może za 3 tygodnie dopiero. Mimo tego, że właśnie byłem na urlopie, potrzebuję troszeczkę takiego restu, takiego odpoczynku i tutaj chodzi tylko i wyłącznie o chorobę, bo tak jak mówiłem, jestem pracusiem i jeżeli ode mnie by to zależało, to nie robiłbym sobie żadnej przerwy, bo nie pamiętam takiego momentu, w którym miałem jakąkolwiek przerwę na YouTubie dłuższą niż 4-5 dni. Po prostu nie pamiętam takiego czasu. Wydaje mi się, że nawet takiej przerwy nie robiłem. Na moim kanale pojawiło się już tyle filmów, że i to jeszcze full zmontowane. To nie są filmy, które po prostu naciskam tam F9, czy ktoś ma, nie wiem, spację. Film się nagrywa, naciskam spację, czy tam F9, żeby go wyłączyć. Bezpośrednio kamerka jest w rogu, nie wiem, nagrywana OBS-em, no i wrzuca się to na YouTube'a po prostu 30-minutowy materiał. To nie jestem ja. I zawsze aspirowałem do tego, żeby dużo montować, żeby moja praca była też okraszona właśnie jakimiś przybliżeniami. Wiadomo, na początku jeszcze nie byłem w ten sposób zaintrygowany tym, nie potrafiłem tego robić przy moich pierwszych filmach na YouTubie. To był po prostu soczysty let's play, bez kamerki, nie miałem jeszcze możliwości. To były początki YouTube'a, tego gamingowego, let's playowego YouTube'a. Teraz ten YouTube przeradza się w coś totalnie innego, w co nie chciałbym pójść. Nie wiem, no czasem trzeba dostosować się do trendów i po prostu nagrać to, co jest gdzieś tam popularne, żeby w jakiś tam sposób dalej utrzymywać się na topie. I czasem robię to niechętnie, natomiast robię to i tak maksymalnie na swój sposób, żeby to jeszcze jako tako miało ręce i nogi. Natomiast tak jak mówię, YouTube na chwilę obecną idzie w bardzo, ale to bardzo złą stronę, co już nie ode mnie oczywiście zależy. Ja mogę w jakiś ten sposób trendy kreować, dalej tworzyć ten, tak jak ktoś to nazwał, content dla AMEP, chociaż tak nie uważam, bo mówię, jeżeli chcecie porównywać mnie do kogoś, kto robi zdecydowanie inne rzeczy, czy na swoich streamach, czy na odcinkach i robi zdecydowanie gorsze rzeczy i jego nazywa guru jakimś tam, to nie tak. Co z tą Polską? W każdym razie chciałbym wam powiedzieć, że dzięki, że jesteście, że po prostu jesteście ze mną, nieważne co się dzieje, widzę wasze komentarze, widzę wasze słowa wsparcia, czy też właśnie jakieś słowa krytyki, ale tej dość konstruktywnej, bo powiem wam, że na Instagramie i na fanpage'u moim, no ostatnio zdarzają się nawet komentarze, na które odpisuję częściej niż na te pozytywne, czyli to takie konstruktywne komentarze, które w jakiś sposób zarzucają mi coś i ja bardzo chętnie się z tym mierzę, ja bardzo lubię wyzwania i nieraz zdarza się tak, że po prostu na nie odpisuję, dlatego to mi się podoba, bo ludzie coraz częściej mają mi coś do powiedzenia. I nie wiem, czy to jest tylko dla zwrócenia uwagi, ale poprzez to, że odpiszę i odpiszę w jakiś sensowny sposób, ta osoba mówi: Karol, masz rację, bądź też: Karol, nie masz racji, sorry, dalej się z tobą nie zgadzam, ale robi to bardzo kulturalnie. To jest najważniejsze, żeby trzymać kulturę wszędzie, gdzie jesteście, bo pójdziecie do urzędu i nie powiecie: ej, kurwa, podpisz mi, kurwa, dowód. Dobra, bez wygłupów, bo nie jest najlepiej. W każdym razie ja teraz wracam do łóżka, idę odpocząć, a wy jeżeli macie jakąś swoją historię, która jest związana z tym, że oglądacie mnie, jeżeli chcecie mi coś powiedzieć, zwrócić na coś uwagę, ewentualnie zapytać o coś, na co mógłbym odpowiedzieć, to bardzo chętnie to zrobię leżąc w łóżku, bo właśnie teraz wracam do łóżka poleżeć, odpocząć, troszkę się zregenerować, zrobić sobie taki rest, żeby naprawdę wrócić na YouTube'a, no tak jak to powinno wyglądać, żeby to, no bo wiecie, równie dobrze mógłbym się teraz zmusić do nagrywania odcinków, ale byłoby to strasznie sztuczne, takie nieprawdziwe, nie karolkowe. Uważam, że ta choroba na tyle czuję, po prostu, że nadchodzi, bo i plecy mam, jakoś wiecie, łamie mnie w plecach, to są takie początki, no nie wiem, na początku jak właśnie byłem na urlopie, to wydawało mi się, że może źle spałem na przykład, ale mówię, co, przez tydzień źle spałem, co, i nagle w ostatnim dniu mnie zaczyna boleć, bo to w ostatnim dniu się wydarzyło, kiedy już czułem dużo bekania, mimo tego, że jeszcze nic nie jadłem, też oznacza jakąś chorobę, która można nadchodzić. Mam nadzieję, że to grypa, jakoś z tego wyjdę. Chciałbym was też jeszcze zapytać, czy macie pomysły, jeśli chodzi o moją twórczość na kanale, na jakieś serie, które mógłbym zrobić bardzo kreatywnie, tak jak na przykład była seria ze Stanleya, w której był w poprzednim odcinku coś tam seria. To był długi let's play, który bardzo dobrze mi się wbrew pozorom nagrywał, bo to była, no wbrew pozorom, też świetna gra. I żeby zrobić coś dobrego z czegoś, to musi być naprawdę dobre. Chociaż sztuką też jest zrobienie z gówna czegoś, przysłowiowego gówna, z przysłowiowego nic, czegoś słabego, zrobić coś bardzo dobrego. Tak zrobiłem ze sobą. Byłem gównem, ale jestem teraz chorym youtuberem. Także moi drodzy, tyle. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Pierwszy raz dzisiaj podniosłem głos. Pierwszy chyba ostatni. Także moi drodzy, to tyle. To jest chileczka. Zobaczcie, jaka słodka. Coś mi dzisiaj na smutną wygląda. Może zmęczona po prostu. Oposzywa. Oposzywaj sobie. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że tych filmów w przyszłości, w niedalekiej przyszłości będzie pojawiać się więcej. Ja wracam do łóżka. Liczę na was. Napiszcie mi coś fajnego, co będę mógł przeczytać, przy czym sobie odpocząć, wypić właśnie Ferwex, czy też kawę na lepszy początek dnia, bo mamy godzinę bardzo wczesną. Nie wiem, czy jest godzina 9, czy... No, dla mnie to jest wczesna godzina, mimo tego, bo po prostu odsypiałem powrót z urlopu. Także dzięki, że jesteście. Ja wracam spać. No i do zobaczenia już.
w depłym w jej zabawkę, nieważne. No i do zobaczenia już niebawem, mam nadzieję, także wracam do spanka, piszcie dużo i tyle. Łokieć, trzymajcie się, hej.